kobieta na krańcu świata znów pojawić na ekranach. Bardzo się cieszę, ale tak sobie myślę, że produkcja szczególnie tego programu w pandemii musi być trudna. Co się zmieniło i czy spędziliście na lotniskach o wiele więcej godzin niż zwykle? Oj, powiedzieć, że to samo było... za siebie. To było wyzwanie. Już aż wziąłem głęboki wdech, bo rzeczywiście produkcja programu, którego ideą jest podróżowanie po świecie w pandemii, a jeszcze chcemy docierać na krańce świata, prawda? Nie tak, żeby było łatwo. To jest totalne, totalne wyzwanie, ale też wspaniałe wyzwanie. Więc ja powiem szczerze, że wiem, co roku to mówię. To jest najlepszy sezon programu Kobieta na krańcu świata. Czy wracałaś z tych podróży może bardziej zmęczona niż zwykle? Wiesz co, z jednej strony, w sensie takim logistycznym, tak, to było bardziej męczące. Jakby mniej połączeń, więcej czasu spędzonego na lotniskach, skomplikowane procedury. Ja nie wiem, miałam 50, może więcej testów PCR, więc po prostu te rzeczy nie były miłe i nie ułatwiały życia. Ale z drugiej strony mieliśmy jednak ogromny głód tego, żeby spotykać się z naszymi bohaterkami i to jest cudowne. I to wynagradza, słuchajcie, wszystkie, naprawdę wszystkie wysiłki. Jesteśmy, tak mi się wydaje, w takim szczęśliwym miejscu Europy i świata, szczególnie gdy patrzymy na sytuację, choćby co się dzieje w Afganistanie, czy w innych krańcach świata, gdzie prawa kobiet są żadne, chyba mogę tak powiedzieć. Czy tobie zdarza się podczas produkcji spotykać bohaterki lub jeszcze inne postronne osoby i pomagać im w jakiś mniejszy sposób, ale prywatnie? Tak, to się zdarza w sumie bardzo często też, że ja jestem z bohaterkami w stałym kontakcie i my do siebie piszemy, łączymy się na WhatsAppie, mamy wręcz wideo połączenia, więc oczywiście, że jestem bardzo często w kontakcie i często ta pomoc jest bezpośrednia, ale też właśnie po to, żeby pomagać i żeby robić coś więcej niż tylko nagłaśniać problem, co oczywiście jest ważne, najważniejsze w mojej pracy, w pracy dziennikarza, ale właśnie po to, żeby ta moja działalność miała kontynuację, została powołana Fundacja UNOESA, która już za chwilę, 28 września, w moje urodziny również, obchodzi drugie urodziny, 2 lata działania i no, mogę powiedzieć, że wiele wspaniałych projektów za nami, a jeszcze więcej przed nami. Śledzimy więc działania Fundacji i wspieramy tak jak możemy, a ja wrócę do tego pytania, bo myślałem o takich gestach po prostu, może o rzeczach materialnych. Dlaczego? Bo też czasami się mówi o tym, że pomaganie na krańcach świata nie zawsze może przynieść dobry efekt, nie wszyscy mądrzy to robią. Słuchaj, pomaganie na krańcu świata jest bardzo trudne i trzeba zawsze pamiętać, żeby dawać jednak wędkę, a nie rybę. To znaczy, żeby dać komuś narzędzia i możliwości, żeby sam stanął na nogi, choć oczywiście zdarza się, że ta pomoc sensu stricte materialna, czyli wiesz, czy to wypełnienie takiej luki finansowej na szybko teraz, kiedy kobieta nie ma jak wykarmić swoich dzieci, czy zapłacenie za operację. No my jako fundacja na przykład nie możemy przesyłać pieniędzy osobom prywatnym za granicę. Ja jako osoba prywatna mogę to zrobić. Więc... Tak robiłaś. No i tak robiłam i robię to do dziś, ale coraz więcej też widzę, że ludzie zaczynają rozumieć, że to pomaganie nie zawsze jest takie zero-jedynkowe, że rzeczywiście trzeba dobrze przemyśleć, jak tę pomoc kierować i dlatego między innymi dobrze jest korzystać z ludzi, którzy mają doświadczenie, którzy są na miejscu, zawsze to robię. Pytam ludzi, którzy są na miejscu, którzy znają tę kulturę, w jaki sposób tę pomoc skutecznie możemy nieść.